Siema, witam was dzisiaj w kolejnym odcinku zdecydowanie najpopularniejszej serii na tym kanale. Serii ukrytych misji w Wiedźminie 3. Byliśmy już na Skellige, Velen, w Białym Sadzie, więc myślę, że to dobry moment, by udać się do Krainy Wina, tu są. I to właśnie w tej krainie dzisiaj was witam. Oczywiście poza samymi misjami pokażę wam wszystkie zakończenia tych misji, te zwykłe, ale też te ukryte, wszystkie opcje dialogowe, a na dodatek w każdej z tych misji powynajdowałem całkiem sporo ciekawostek. Także zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, a my bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Oczywiście odcinek podzieliłem na rozdziały, także jeżeli znacie już jakąś misję, to ja i tak bym w sumie został, bo tyle ciekawostek z tych misji to na pewno nie słyszeliście, ale jeżeli już koniecznie chcecie, no to możecie sobie skipnąć do następnego questa. Pierwsza misja na dzisiaj to misja, która nazywa się O czym szepczą grzyby. Jest to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych ukrytych misji w grze, ponieważ jest to zdecydowanie jedna z najlepszych ukrytych misji w grze. Misję aktywować możemy, kiedy przybędziemy o tutaj. Z tego co wiem, nie można przeczytać ani żadnego ogłoszenia na temat tej misji, ani nigdzie nie można podsłyszeć rozmowy, także faktycznie, żeby aktywować tą misję, musimy się udać o właśnie do tego miejsca. A znajduje się ono tak naprawdę po środku niczego, przy samym końcu mapy, bo dalej jeżeli przekroczymy tą rzekę, skończy nam się mapa. Kiedy przybędziemy na miejsce, aktywuje nam się wykrzyknik i będziemy mogli spotkać tam postać imieniem Pinastri, która będzie coś majaczyć. Daj mi wreszcie spokój! Czemu się na mnie uparłeś? Dlaczego mnie dręczysz? Siło nieczysta! Już na samym starcie, jeżeli zamiast z nią porozmawiać, pobiegamy po mapie, będziemy mogli zauważyć, że coś tu jest nie tak. Jej piwniczka pełna ziemniaków, jakichś dziwnych grzybów, które niekoniecznie wyglądają jak jadalne. A na tyle domu zobaczymy, że z tych grzybów gotuje jakiś bulion. Nie ciężko na pierwszy rzut oka wywnioskować, że jest ona na jakimś ostrym, narkotycznym tripie. Żeby aktywować zadanie, będziemy musieli z nią porozmawiać i dowiemy się kilku interesujących rzeczy. Między innymi o grzybach. Coś cię dręczy? Co takiego? Zapytam wprost. Jesteś człowiekiem? Wybacz, ale nie dowierzam własnym zmysłom. Oczywiście klasycznie, jak to mam w zwyczaju, będę pokazywać wam wszystkie opcje dialogowe. Pierwsza... Tak, jestem żywy, jeżeli o to ci chodzi. Nie wierzysz własnym zmysłom? Dlaczego? I druga... Nie do końca. Jestem Wiedźminem. Znam paru takich, którzy z tego powodu odmawiają mi przynależności do ludzkiego gatunku. Wiedźmin? Ale nie, ty też mi nie pomożesz. Zobaczymy. Na czym polega problem? Dręczy mnie jakiś demon lub upiór. Nie daje mi spać. Wiem, że czegoś ode mnie chce, ale nie wiem czego. Pojawia się codziennie, a potem znika. Teraz stoi tam, za drzewami. Nic tam nie widzę. Nic dziwnego. Jego nie można zobaczyć. Ale ty go widzisz. Tylko kiedy wypiję odwar. Boli mnie po nim głowa i mam nudności. Ale wolę mieć tego upiora na oku. Ten twój demon, możesz go opisać? Wygląda jak ogromny koń. W mroku dudni kopytami. Przybiega i wpatruje się we mnie. A potem odbiega. A jesteś pewna, że to nie jest zwykły dziki koń? To jest istota nie z tego świata. Kiedy na mnie patrzy, czuję przenikliwe zimno. To jest skoncentrowane zło. Wpatruje się we mnie pustymi ślepiami. Z przerażenia nie mogę się ruszyć. Z czego jest ten odwar? Jestem ciekaw, co wywołało takie silne wizje. Pewnie jakiś grzyb, krzosek, podniwka, tanecznik. Siwujka zwyczajna. Ale byłeś blisko. Widzę, że znasz się na rzeczy. Siwujka?
O ile wiem, to wymarły gatunek. Prawie. Udało mi się wyhodować kilka sztuk z zasuszonych zarodników. Miałam nadzieję, że odwar z siwójki pozwoli mi zobaczyć ten koszmar. Miałam rację. Z tego co wiem, siwójka wywołuje silne efekty uboczne. Ale rzeczywiście może pozwalać dostrzec to, co ukryte. To dlatego ją zażywasz? Tak. Wolę go widzieć. Najgorsze jest wiedzieć, że on tam gdzieś jest, ale nie wiedzieć gdzie. Po wysłuchaniu całej jej historii będziemy mieli opcję przyjęcia zlecenia albo jego rezygnacji. Możemy się też potargować. O ile zazwyczaj te targowania są nudne, to jest to chyba pierwsza i jedyna misja, w której nie będziemy się targować o złoto, bo pustelniczka po prostu go nie ma. Będziemy się targować o ziemniaki. Najpierw chciałbym ustalić wysokość mojej zapłaty. Chodzi ci o złoto? O oreny albo nowigradzkie korony. Mogą być też floreny. Nie mam ani tego, ani tego. Nic nie mam. Tylko ziemniaki w piwnicy. Dobrze obrodziły tego roku. Jak się spiszesz, to oddam ci kilka worków. Zgoda? I tutaj dwie opcje dialogowe. Pierwsza... Wygląda na to, że nie mam wyjścia. Mogą być ziemniaki. I druga, w której możemy się zrzec ziemniaków. Wtedy będzie to uznawane jako jedna ze cnót do tej misji z panią jeziora i tym mieczem. Nie pamiętam, jak ta misja się nazywała. W takim razie nie musisz mi płacić. Tobie ziemniaki przydadzą się bardziej. Dobra, skoro jesteś pewna, że coś tam jest, to zobaczę, co da się zrobić. Rozejrzę się tutaj. Co mogę zrobić, żebyś dał mi wreszcie spokój? Po tej całej rozmowie za zadanie będziemy mieli, używając wiedźmińskich zmysłów, zbadać teren i dowiedzieć się, co dręczy pustelniczkę. Mój medal jest kompletnie od rzeczy. Magia. Ale nie widzę jej źródła. Byłeś bardzo blisko niego. Patrzył na ciebie, a potem odbiegł do lasu. Może pustelniczka nie gada kompletnie od rzeczy. Martwe ćmy. Niektóre duchy je przyciągają, tak jak światło świecy. Siwójka zwyczajna. Silny halucynogen. Rzadko mi się zdarza oglądać wymarły gatunek. Plamy z krwi na poduszce. Ślad kropel prowadzi do okna. Zatrzęsło, się, że coś wysysa w nocy krew pustelniczki. Muszę sprawdzić z drugiej strony, z nią porozmawiać dalej. Może dowiem się czegoś więcej. Czego ty ode mnie chcesz, duchu? Kiedy już Geralt zbada teren, będzie musiał porozmawiać z powrotem z pustelniczką. Po całych tych jego badaniach już będzie wierzył bardziej Pinastri, że to, co mówiła wcześniej, to jest prawda i zaufa jej nawet do tego stopnia, by razem z nią wypić grzybkowy specyfik. I wtedy będzie jazda. Ale to zaraz. Wpierw rozmowa. Słyszałem, że flagelanci biczują się, aby odpokutować za grzechy całej ludzkości i przebłagać bóstwa. W twoim przypadku też tak jest? Każdy ma własny powód. Ja chcę odpokutować za cierpienie żywej istoty, która kiedyś padła ofiarą czyjejś próżności. Ludzkość mnie nie obchodzi. Wolę towarzystwo zwierząt. Prawdopodobnie dręczy cię jakiś rodzaj upiora, tylko jeszcze nie wiem jaki. Nie zauważyłeś upływu sił witalnych? Śladów ugryzień na ciele? Tak, czuję się coraz słabiej, mówiłam ci. A ugryzienia? To normalne, pełno tu komarów, pluskiew. To nie pluskwy. Coś znacznie większego wysysa twoją krew, gdy śpisz. Ale ja już w ogóle nie śpię. On bez przerwy mnie obserwuje. Jego obecność jest nie do zniesienia. Niestety niewiele mogę ci pomóc. Nie zlikwiduję czegoś, czego nie widzę. Mogę przygotować dla ciebie odwar z siwójki. Zostały mi dwie ostatnie sztuki, starczy na jedną porcję. Może wtedy go zobaczysz? Nawet u mnie te grzyby mogą wywołać skutki uboczne, trudne do przewidzenia. To prawda. Nie wiadomo, jak siwójka może wpłynąć na zmutowany organizm.
to ma szansę powodzenia. Odpowiednio przygotowany odwar faktycznie może zadziałać. Mam jeszcze coś do załatwienia. Zrobimy to kiedy indziej. Wiedźmin. A co do tego upiora? Jesteś wreszcie. Już myślałam, że nie wrócisz. Dobra, spróbujmy tego. Gdybym majaczył coś o jednorożcach lub czarodziejkach, nie zwracaj uwagi. Nigdzie nie widzę żadnego upiora. Co za koniczyno. Przewyborny bukiet. Kto to powiedział? O, ocknąłeś się. Martwiłam się, że letarg za długo trwa. Zastanawiałam się nawet, czy nie podać ci białego miodu. Ale niełatwo to zrobić pyskiem. Płotka. Masz interesujący głos. Chociaż spodziewałbym się, że młoda klacz będzie brzmiała bardziej dziewczęco. No, wybacz, ale z tego co wiem, nie jesteś ekspertem od emisji głosu. Racja. To pewnie efekt odwaru. Ciekawe działanie uboczne. Nie mógłbyś go częściej zażywać? Miałabym ci tyle do powiedzenia. Niestety to niemożliwe. Picie tego częściej byłoby fatalne w skutkach. Jak to jest, że zawsze przychodzisz, kiedy gwizdnę? Przecież jesteś moim człowiekiem. Muszę cię mieć na oku. Być tam, zawsze tam, gdzie ty. Ciekawe, że na wezwanie potrafisz przepłynąć ocean, a zwykły płotek może cię powstrzymać. Wytłumaczysz mi to jakoś? No cóż, każdy ma jakieś ograniczenia. Muszę zająć się zleceniem, zanim odwar przestanie działać. Właśnie. Potwór sam się nie pokona. Najpierw sprawdzę, z czym mamy do czynienia. Chodź za mną i postaraj się niczego nie zadeptać. Geralt, musimy zbadać ten teren. Poszukam tutaj śladów. Uważaj. Oczywiście ta cała rozmowa o tym, że kiedy ją wezwiemy na Skellige, to ona się pojawia na Skellige, a kiedy wezwiemy ją w Nowigradzie, no to pojawia się w Nowigradzie. Mimo tego, że wcale z nią nie podróżowaliśmy, to pięknie zmemowana mechanika gry przez twórców. Często tak jest, a kiedyś szczególnie było, że kiedy próbowaliśmy przeskoczyć płotek, to się tego nie dało zrobić, a płotka nam się bugowała.
tej misji twórcy to właśnie zmemowali, tak dla osób, którzy niekoniecznie siedzą w wiedźmińskim uniwersum. Co ciekawe, i to będzie jednocześnie ciekawostka, i pierwsze zakończenie, jakie wam dzisiaj pokażę, możemy po prostu odbiec od miejsca misji. Grzybki przestaną wtedy działać, a misja zakończy się niepowodzeniem. Jednak nie do końca będzie to prawda. Bo kiedy wrócimy po jakimś czasie do pustelniczki, ta podziękuje nam za pomoc. Właściwie to nie nam, a płotce, która jak się okazuje sama rozwiązała tą całą sprawę i pomogła pustelniczce poradzić sobie z duchem. Wiedźmin. Ta zmora, o której mówiłaś, nadal ci dokucza? Nie, przecież wszystko dobrze się skończyło. Dzięki za pomoc. Ale ja nic nie zrobiłem. Mówiłam do płotki. Twój koń bardzo mi pomógł. Teraz już wiem, że zmorą był mój niedawno zmarły znajomy, który po śmierci nie mógł zaznać spokoju. Płotka sama rozwiązała twój problem? Ma się rozumieć. I to jak szybko. Teraz prosi, żebym cię serdecznie pozdrowiła. Dziękuję. Bywaj. Ma to też sens, no bo w tamtym momencie nie możemy wsiąść na konia, więc płotka zostaje tam wtedy na miejscu. No i jak się okazało, sama rozwiązała tą sprawę. To jedno z czterech zakończeń, jakie mamy w tej misji. I teraz czas na ciekawostkę. Mamy niewielkie okno czasu, by pochodzić sobie na haju po tym miejscu. Naprawdę niewielkie, bo jeżeli pójdziemy od razu za płotką po tych słowach, spójrz tylko na to, to później nie będziemy mogli już się cofnąć do tego miejsca. Ale jeżeli po tym zdaniu stwierdzimy, że czas pozwiedzać pustelnię, to okaże się, że nie tylko płotka tam zaczęła mówić, ale i inne zwierzęta również. Chorowicie wyglądasz. Czego tu siwy? Cwaniak, załóż sobie jajce na baniak. A weź daj mi spokój. Witajcie. Ech, skasmę. Witam. Niech cię lebioda chroni od kaca. Byłeś w Zerikani? A byłeś w Ofirze? Suszy cię, oj, suszy. Co, kacen jamer? Uszanowanko, nie potrzeba wam jakiej pieśni, rycerzu? Albo poematu? Po tym jak już stwierdzimy, że pozwiedzaliśmy wystarczająco dużo, będziemy mogli wrócić do klaczy i kontynuować śledztwo. Zdechłe ćmy często oznaczają obecność zjawy. To wie każdy, ale wyczuwasz to? Taki sam zapach czułam na cmentarzu w zimie, kiedy polowaliśmy na gule. To zapach śmierci. Nie czuję nic niezwykłego. Czy ty mnie przypadkiem nie robisz w konia? No wiesz co? Chyba już wiem, z czym mamy do czynienia. Dobra, Geralt. Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Oczywiście dwie opcje dialogowe. Pierwsza. Prawdopodobnie mamy do czynienia z jakimś upiorem lub zjawą, która nachodzi pustelniczkę i karmi się jej krwią. Jeśli nawet uda nam się tego upiora znaleźć, to nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. I druga. Wiemy niewiele. To jakiś rodzaj ducha. Nie wiadomo, dlaczego dręczy pustelniczkę. Jest niematerialny, więc na razie nie mam pomysłu, jak z nim walczyć. O ile w ogóle uda mi się go znaleźć. Za pozwoleniem. To z całą pewnością jest niematerialna zmora, która przybrała kształt konia. Zmora? To faktycznie miałoby sens. Zmory są całkowicie niewidzialne, także dla wiedźminów. Skąd możesz to wiedzieć? Bo ją widzę. Tam stoi. Ucieka! Wskakuj na siodło, wiedźminie! Gonimy ją! W tym momencie pokażę wam też drugie zakończenie misji, to znaczy jeżeli nie pobiegliśmy za tą zmorą. Misja zakończy się wtedy niepowodzeniem. Czuję, że odwar przestaje działać. Niedługo już nie będę cię rozumiał. Szkoda też, że nie dogoniliśmy tej zmory.
ale opowiem ci jeszcze dowcip. Chcesz? Dlaczego koń przeszedł przez drogę? Pojęcia nie mam. Potem będziemy mogli jeszcze wrócić do pustelniczki, chociaż nie mamy tego zaznaczonego na mapie, i przeprosić ją, że nie udało nam się dogonić zmory. Ta zmora, o której mówiłaś, nadal ci dokucza? Dręczy i nie daje mi żyć. Przykro mi, nie udało mi się go dogonić. Zużyłam cały zapas siwójki na odwar dla ciebie. Od początku czułam, że to się nie uda. Nie ma dla mnie nadziei. Ale tą zmorę możemy oczywiście dogonić, a wtedy misja będzie się jeszcze toczyć i toczyć, aż nie poznamy sekretu tego ducha. Nie będę wam pokazywał tego całego pościgu za tą zmorą, bo podróż jest długa, no, chyba do Nowigradu z nią jedziemy, ale pokażę wam tutaj, jakie komentarze w trakcie podróży rzuca Płotka, bo uważam, że są całkiem zabawne. Za zmorę! Ruszamy, Geralt, za nią! Muszę oszczędnie gospodarować energią. Nie wiadomo, jak długo będziemy biegli. Bez urazy, ale musimy porozmawiać na temat tego, jak mną kierujesz. Wolałabym, żebyś był bardziej zdecydowany co do kierunku, w jakim chcesz, żebym biegła. Czasami trudno mi cię zrozumieć. Też wolałbym, żebyś bardziej płynnie wykonywała polecenia. A ten znasz? Co powiedział ślepy koń przed wkroczeniem na tor wyścigowy? Nie widzę przeszkód. się uśmiałam. Nie traćmy tej zmory z oczu. Ty też ją teraz widzisz? Tak, widzę. Biegnij, Płotka. A co ja robię twoim zdaniem? Skoro już tak szczerze rozmawiamy, to chciałbym zapytać, dlaczego czasem mnie zrzucasz w trakcie walki? Nie przypominam sobie. Jasne. Rozpłynął się w powietrzu. Ostatecznie zmora dociera na jakiś cmentarz, gdzie czekać będzie na nas pojedynek, a potem dialog. Jeżeli misję porzucimy w tym momencie, będzie takie samo zakończenie, jak kiedy nie dogonimy ją razem z Płotką. I w dialogu nic się nie zmieni. O kurwa, uważaj, Geralt. O matko, co to za przerośnięte koty? Ratuneczku! Marcello Clerici, rycerz. Umarł w zeszłym roku, był mniej więcej w wieku naszej pustelniczki. Wygląda na to, że jego duch pod postacią konia dręczy Pinastri. Po co mi to mówisz? Przecież umiem czytać i wyciągać wnioski. Mówienie na głos pomaga mi w koncentracji. Geralt, to ta zmora. Na nią! Pozwólcie mi wytłumaczyć! Mów, byle prędko. Dlaczego dręczysz pustelniczkę? Ja? Przecież to ona dręczy mnie. Nie chce mi wybaczyć. Przez nią nie mogę zaznać spokoju. Codziennie przychodzę błagać ją o łaskę. Błagać o łaskę? Pijesz jej krew i straszysz ją. Jakaś potworna siła mną kieruje. Nie umiem tego wytłumaczyć. Ale wiem, że dopóki Pinastri mi nie wybaczy, nie zaznam spokoju. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym ty mówisz? Odkąd umarłem, codziennie jakaś nieznana siła wyrywa mnie z grobu i muszę biec przed siebie. Potem wracam tutaj i czuję w ustach smak krwi. Nie wiem, nie rozumiem, co się ze mną dzieje, ale wiem, że ta tortura się nie skończy. Póki ona mi nie wybaczy. Czekaj. Ona mnie widzi jako konia? Najwyraźniej. Ja też cię tak widziałem. Skąd znasz pustelniczkę?
Co was łączy? Znałem ją od zawsze. Od dziecka. Kochałem ją. Ale ona zawsze była smutna. Nic jej nie cieszyło. Świat ją przerażał. Myślałem, że doskwiera jej bieda. Dlatego starałem się za wszelką cenę wyrwać nas ze wsi. Zostałem giermkiem i wziąłem ją ze sobą na zamek. Ale Pinastri szybko się zorientowała, że arystokraci nie są wcale szlachetniejsi niż wieśniacy. Kiedy zawiodła się także i na mnie, uciekła z zamku i dołączyła do ruchu flagelantów. Ja też wyprowadziłem się z dworu, żeby być blisko niej. Ale nie chciała mnie znać. W końcu i biczownicy okazali się dla niej zbyt małoduszni. Wtedy została pustelniczką. Widzę to teraz tak jasno. Za życia nie mogłem jej zrozumieć. Z głębi grobu żywi wyglądają jak jasne, wyraźne rozbłyski. Widać naraz ich wszystkie myśli. Teraz rozumiem, dlaczego musiała mnie porzucić. Myślę, że to jej zapiekły gniew zrobił z ciebie zmorę. Dlaczego przybierasz postać konia? Postać konia? O czym? Potem wraca. Nie wiem. Czekaj. Najwyraźniej. Skąd? Znał. Musiałeś jej wyrządzić wielką krzywdę, skoro woli się skazywać na udrękę niż wybaczyć. Co takiego zrobiłeś? Nic jej nie zrobiłem. Przysięgam. Nie jej. Ale zakatowałem mojego konia. Pinastri to widziała. To był piękny ogier. Mój łysek. Ale miał na rowy. Zrzucił mnie w trakcie turnieju. A tak bardzo chciałem wygrać. Pinastri tak się cieszyła, że dopuszczono mnie do udziału. Mnie, chłopskiego syna. Chciałem wygrać dla niej. Ale przez konia przegrałem. Wpadłem w szał. Pobiłem go tak, że padł. Bardzo tego żałuję. Odpuść mi w imieniu łyska. Błagam. Wybacz mi! I tutaj mamy dwie opcje dialogowe, dość ważne, bo właściwie teraz decydujemy o losie pustelniczki i ducha. Zacznijmy sobie od tej drugiej opcji, tym razem by się pogubić. Co? Tym razem, żeby się nie pogubić w tych wszystkich wyborach. Jeżeli zdecydujemy, że nie zasługuje na przebaczenie, będziemy musieli go pokonać w walce, a potem wrócimy do pustelniczki, przekazać jej wszystkie informacje, o których się dowiedzieliśmy. Ktoś, kto jest w stanie zakatować zwierzę w imię głupiej ambicji, nie zasługuje na lepszy los. Skopmy mu astralną dupę, Geralt. Załyska! Nie pozwolę ci dłużej dręczyć pustelniczki. No nie mogłam postąpić inaczej. Jasne. Możemy wracać do pustelniczki. Odegnałem zmorę, ale na pewno w końcu wróci. Zawsze będzie wracać, dopóki nie przebaczysz Marcello jego postępku. Bo to właśnie on cię dręczy. Nie wybaczę mu nigdy.
zamęczył na śmierć żywe zwierzę z czystej wściekłości. To zły człowiek. Nie zasługuje na łaskę. Jeśli mu nie wybaczysz, nadal będzie cię dręczył. Nie mogę. Nie mam dla niego litości. Skoro i ja muszę cierpieć za jego grzech, to trudno. Niech tak będzie. Ale tobie w każdym razie dziękuję za pomoc. Przynajmniej chwilowo czuję, że jestem wolna. Nie chcesz mu wybaczyć? Twoja sprawa. W takim razie zalecam usypywanie linii z soli wzdłuż progu i na wszystkich parapetach. No dobra, łatwo nam poszło we dwójkę. To co teraz? Ruszamy dalej na szlak? Jedziemy do najbliższej tablicy informacyjnej? Szukamy następnego zlecenia? Jasne, ale czuję, że odwar przestaje działać. Już niedługo nie będę cię rozumiał. O, fatalnie. Miałbym ci jeszcze tyle do powiedzenia i... Konie to bystre zwierzęta. I teraz, co się stanie, jeżeli wybierzemy drugą opcję dialogową, przed walką z duchem? To nie ja powinienem ci wybaczać. Ale twój koń może mnie uratować. Błagam, co jeszcze mogę zrobić? Pomóżcie mi. Pani, daruj mi winę. I tutaj również skupimy się na jednej opcji dialogowej, bo będzie oznaczała ona dobre zakończenie. Znaczy po części dobre, bo jednak ten ziomuś nie do końca zasługiwał na wieczną ulgę, a ją dostanie, ale pustelniczka ostatecznie też będzie wolna. Twoje wybaczenie faktycznie może uwolnić jego ducha, ale zrób to tylko wtedy, kiedy naprawdę uznasz, że zasługuje na łaskę. Ten czyn był potworny. Nic go nie usprawiedliwi. Twój koń był na pewno wierny i starał się jak mógł, bo my, konie, takie jesteśmy. Masz rację. Wiem. Zasługuję na to, co mnie spotkało. Ale nie jesteśmy mściwe, nie chowamy urazy, nie pamiętamy złego. Wybaczam ci w imieniu biednego łyska. Dziękuję. Czuję. To niebywałe. Czuję się teraz tak lekko. No dobra, chyba możemy już wracać. Ten duch nie będzie już dręczył Pinastri. Masz coś do dodania, Geralt? Nie mam. Wracajmy do pustelniczki. Zmory nie ma. Nie będzie cię już dłużej dręczyć. Od razu poczułam zmianę, jakby ktoś mnie wypuścił z dusznej, ciasnej piwnicy. Nie sądziłam, że ktokolwiek zdoła mi pomóc. Dzięki, Wiedźminie. Podziękowania należą się właściwie mojemu koniowi. To zasługa Płotki. Ona rozwiązała twój problem. Dziękuję i tobie, szlachetne stworzenie. Po zakończeniu tej misji dostaniemy też wpis w dzienniku o Płotce, który jest zabawny, więc wam go przeczytam. Geralt denerwuje się i złorzeczy, kiedy klacz panikuje i zrzuca go w czasie walki. Albo kiedy nagle podczas galopu skręca w zupełnie innym kierunku niż powinno. Ale prawda jest taka, że przywiązał się do niej i nie zmieniłby jej na żadnego innego konia. Nawet takiego, który wezwany nie staje nagle bezradnie wobec nieprzebytej, jakby się wydawało, bariery niskiego płotka albo wiotkiego drzewka. Ani nie pojawia się ni stąd, ni zowąd na dachu chłopskiej chałupy. Cóż,
Wzrusza ramionami Geralt. Wiedźmiński koń to nie jest zwykła kobyłka, a bezustanny kontakt z magicznymi napojami i znakami na każdym odcisnęłoby jakieś piętno. Teraz druga opcja dialogowa, co jeżeli podpowiemy płotce, że ta nie powinna mu wybaczyć. Ktoś, kto jest w stanie zakatować zwierzę w imię głupiej ambicji, nie zasługuje na lepszy los. Skopmy mu astralną dupę, Geralt. Załyska! Nie pozwolę ci dłużej dręczyć pustelniczki. Dalszy dialog będzie taki sam jak w przypadku, kiedy od razu go zaatakowaliśmy i uznaliśmy, że nie zasługuje na wybaczenie. Na koniec misji przygotowałem również małą ciekawostkę o ziemniakach. No nie brzmi to zachęcająco. Muszę tutaj popracować nad marketingiem. Co powiedziałem? Przygotowałem niesamowitą turbo ciekawostkę o ziemniakach. No nadal ta średnia brzmi. No nic, w każdym razie. W zależności czy negocjowaliśmy wcześniej cenę, czy nie, dialog z pustelniczką będzie troszeczkę inny. Geralt zdziwi się wtedy trochę, czemu mu zapłacono ziemniakami. Bo przecież jeżeli nie negocjowaliśmy ceny za zlecenie, nie będzie wiedział o tym, że ona nie ma pieniędzy. Jeżeli wiedzieliśmy, że dostaniemy ziemniaki, powie nam... Zgodnie z umową? Twoja nagroda. A jeżeli uprzednio nie negocjowaliśmy ceny, powie nam coś takiego. Wiem, że Wiedźmini nie pracują za darmo. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Mogę ci zaoferować tylko to. Ziemniaki? No, wyjątkowo obrodziły w tym roku. Jeżeli natomiast zrzeknęliśmy się wzięcia opłaty, po prostu podziękuje nam ona i tyle. Nie będzie żadnej dodatkowej kwestii dialogowej. Coś czuję, że dzisiaj znowu będzie 1,5-godzinny odcinek. Czas na następny ukryty quest. Ten quest to nie do końca quest, ale uznałem, że go wrzucę do odcinka. Tak jak to robiłem w poprzednich odcinkach. Jest to quest 1,5 czy tam 1,5. Mamy tam interakcję, musimy coś zrobić. Chyba zostajemy też za to wynagrodzeni, ale nie pamiętam, bo już miesiąc temu to nagrywałem tego questa. Ale nawet jeżeli nie jesteśmy wynagrodzeni, to jesteśmy wynagrodzeni wspaniałym uśmiechem, szczęśliwie zakochanej. A to jest nawet ważniejsze niż jakieś kedweńskie pesosy. W trakcie przeszukiwania pałacowych ogrodów w misji Bestia z Tusą możemy natknąć się na dwoje osób, którzy usilnie czegoś szukają. Na pewno zgubiłaś go w tym miejscu? Tak! Ja nie mogę wrócić bez pierścionka zaręczynowego! Tylko proszę mi tu nie płakać. Będę szukał dalej. Przecież musi gdzieś tu być. Z rozmowy możemy wywnioskować, że szukałem zaginionego pierścionka zaręczynowego. Jeżeli faktycznie udamy się wzdłuż strumienia, będziemy mogli go znaleźć. Jak się okazuje, spłynął strumieniem na praktycznie sam dół. Pierścionek wygląda jak złoty. Ale co ciekawe, jeżeli będziemy go chcieli rozłożyć na części, to okaże się, że jest zrobiony ze srebra. Zamiast rozkładać go na części, będziemy go mogli też oddać i zobaczymy wtedy krótką interakcję. Proszę. O, dziękuję! Nie wiem, jak panu dziękować! Jak nie na tę, która walczy i na wyprawę ciągnie jego... Mega się cieszy, jak widać. Druga misja, którą przygotowałem na dzisiaj, to już pełnoprawny quest. No nie, to raczej nie było po polsku, co powiedziałem. Ja to tak czasem mam. Piszę do odcinka scenariusz, co powiem, a potem mówię, no to mówię właśnie, coś takiego. Jak coś, to jestem ze Śląska. To mogę. Nie jestem tak naprawdę, ale jakby ktoś pytał, to jestem. Druga misja przygotowana na dzisiaj nazywa się rekonstrukcja. Misję możemy aktywować tutaj i tak samo jak w przypadku poprzednim, zadbałem o to, żeby nie było to żadna misja z tablicy ogłoszeń i faktycznie tą misję możemy tylko aktywować, tak samo jak w przypadku poprzednim, tylko w tym miejscu. Zresztą ktoś tu umiera, ciężko by było mu napisać coś na tablicy ogłoszeń i jeszcze to przypiąć. Wyobraziłem sobie takie ogłoszenie. Potrzeba medyka. Pilne. Przeciętna tętnica. Pilne. Powtarzam. Przeciętna tętnica. Teraz jak się tak zastanowiłem, to doceniam karetki. No dobrze, że je mamy. W każdym razie, misja nazywa się rekonstrukcja i o ile ktoś z was mógł widzieć tą misję, to i tak polecam sobie zobaczyć, bo można ją przejść na kilka sposobów.
Jeden z ciekawszych sposobów zaczęcia tej misji to zamiast porozmawiać z tym ziomkiem, co woła tam pomocy, to po prostu wbić się do posiadłości. Będziemy mogli wtedy zobaczyć taką scenę. Ten człowiek umiera! Pomocy! Co się dzieje? Bandaże. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Normalnie, kiedy do niego podchodzimy, bo woła pomocy, scena wygląda tak. Bandaże. Bandaże, gdzie ja spakowałem bandaże? Jemu już się raczej nie przydadzą. Co? Ale zaraz, przed chwilą jeszcze oddychał. Po prostu się wykrwawił. Złamana noga i przerwana tętnica udowa. Przy takiej ranie śmierć to kwestia paru chwil. Bogowie! Co tu się właściwie stało? Ja jechałem sobie tędy z towarem, kiedy nagle usłyszałem jakieś krzyki. Ten tu, czołgał się do drogi i potem stracił przytomność. Zeskoczyłem z kozła, żeby go opatrzyć. I wtedy na szczęście pojawiliście się wy. Mała, unikalna scena, a jednak. Kiedy nazbiera się ogólnie takich scen, okazuje się, że pół misji nie widzieliśmy, bo przechodziliśmy ją tylko raz. W każdym razie, dwie opcje, jak to zawsze wam pokazuję. Wpierw pierwsza... Szlachetna to rzecz, pomóc nieznajomemu. Szczerze? Jak go zobaczyłem, to przeszło mi przez myśl, czy to aby nie jakaś zasadzka, czy nie smagnąć konia lejcami. Ale zostawić człowieka w potrzebie? Nie, to nie uchodzi. W wielu miejscach uchodzi, wierz mi. I druga opcja dialogowa. Wstań i odsuń się od niego. Ja? Ale o co wam chodzi? Dobrze ci radzę, nie każ mi powtarzać. Może powiecie mi wreszcie, w czym rzecz? Sprawdzałem, czy mówisz prawdę. Gdybyś to ty zadał te rany, miałbyś krew na całym ciele. Ale brudne masz tylko ręce, więc wszystko się zgadza. Nim ruszysz dalej, umyj dokładnie ręce i spal koszulę. A potem dla bezpieczeństwa natrzyj jeszcze skórę macierzanką. Inaczej zapach krwi zwabi gule. Kim wy właściwie jesteście? Wiedźminem. Aha, czyli myślicie, że tego człowieka zabił jakiś potwór? Może, ale to nie moja sprawa. Nie pracuję za darmo. Rozumiem. Bywajcie tedy. Możemy oczywiście również tej misji nie przyjąć. W każdej misji pobocznej praktycznie mamy taki wybór. Ale ciekawe jest to, że jeżeli powiemy, że nie obchodzi nas to wszystko, bo wiedźmini nie pracują za darmo, a nie ma kto nam zapłacić, a potem udamy się do willi, to będziemy mogli po raz kolejny zobaczyć krótką, ciekawą scenę. Zaraza. Na bogi. Co tu robisz? Zobaczyłem, jak idziesz w stronę posiadłości. Nie godzi się, żebyś sam się narażał. Może się do czegoś przydam. Wątpię. Ale możesz zostać. Tylko bądź cicho i niczego nie dotykaj. Hej! Hej! Nie zostawiajcie mnie samego! Uwielbiam to w Wiedźminie, że w dużej ilości sytuacji, nieważne co nie zrobisz, gra jest na to przygotowana. A ja robię dużo dziwnych rzeczy w tej grze. Jeżeli natomiast powiemy, że chcemy sprawdzić, co tak właściwie się stało, usłyszymy taki dialog. Zobaczmy. Noga złamana, ale przyczyną śmierci była rana. Mała, ale głęboka. Krawędzi gładkie. Albo po broni kłującej, albo po grubym pazurze, jak u wiwerny. Ciężko rozstrzygnąć. Dziwny ten jego napierśnik. Pokryty śniedzią. Powgniatany. Chyba zabytkowy. Handluje starzyzną, to się na tym znam. Tylko ciekawe, czemu go założył. Tego nam już raczej nie powie. Teraz trzeba tylko ustalić, skąd się tu wziął. Zakładam, że z tamtej willi, ale muszę to sprawdzić. Bywaj.
Czekaj, idę z tobą. Dwie opcje dialogowe. Pierwsza. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. I druga. Chyba żartujesz. To nie jest zabawa. Cokolwiek zabiło tego człowieka jest niebezpieczne. I może się tu wciąż gdzieś czaić, więc na wszelki wypadek wolę się od was nie oddalać. Niech będzie. Trzymaj się blisko, mów cicho i niczego nie dotykaj. Bez znaczenia co wybierzemy, handlarz tak czy siak za nami pójdzie, a my skończymy w tej willi, której jak się okaże doszło do masakry aż 7 osób. Za zadanie będziemy tam mieli przejrzeć wszystkie tropy. Oczywiście pokażę wam wszystkie dialogi i monologi Geralta. Trop prowadzi w stronę posiadłości, na wzgórzu. A tam grobowa cisza. To pewnie tutaj połamał sobie nogi. Próbował przeleść przez mur i spadł. Prawdopodobnie chciał się wydostać z posiadłości, ale nie mógł otworzyć bramy. Brama jest zamknięta od wewnątrz, ale wyraźnie naruszona. Coś próbowało się tędy wydostać. Na samą myśl ciarki idą. Spłonęła żywcem w bardzo wysokiej temperaturze. Lebiodo, głosicielu dobrej nowiny, miej nas w opiece. Co tu się działo? Jakiś bankiet? Na to wygląda. Myślisz, że nikt nie przeżył? Bogowie. Srebrna zastawa? Elfie grawerunki. Służąca, zadźgana czymś ostrym. Kilkanaście ciosów. Część zadana pośmiertnie. Nie wierzę, że to zrobił człowiek. To musiał być jakiś potwór. Tors przedziurawiony z ogromną siłą. Cios przebił twardy metal. Napierśnik identyczny jak u mężczyzny z traktu. Gardło jest zmasakrowane. To był jeden silny cios. Obok ciała tarcza. Stara i wyszczerbiona. I ceremonialny miecz. Robota Ensid. Misy ceremonialne? Jakby do składania ofiar. Ale z czego? Tylko nie mów, że z ludzi. Ślady ognia. Coś tu się zapaliło. Albo wybuchło. Silny zapach. Liczne rany na ciele. Wszystkie kłute. Ale ciężko powiedzieć od czego. To człowiek. Ale w elfim ubraniu. Jesteś pewien? Skąd by je miał? W tym są prawie nie ma nieludzi. Uciekał. Potem rzucił się na ziemię, żeby zdławić ogień. Bez powodzenia, ale zapach spalenizny się oddala. Być może ktoś miał więcej szczęścia i udało mu się stąd odbiec. Nadpalony kubrak, ktoś go z siebie zdarł, rzucił tutaj i pobiegł dalej. Ostatecznie po zapachu trafimy do jakichś drzwi, w które będziemy mogli zapukać. Słuchaj, może tam nikogo... Wiem, że jesteś w środku. Słyszę twój oddech. Otwórz drzwi. Nie zrobię ci krzywdy. Oni tam cały czas są? Posłuchaj mnie. Jestem Wiedźminem i przyszedłem tu, żeby ci pomóc, ale musisz odpowiedzieć na moje pytania. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Savarin, pan tych ziem i przewodniczący klubu historycznego tu są, przy okazji. Spotykamy się tu co roku, w rocznicę hołdu elfów, ale coś takiego pierwszy raz. Kim ty właściwie jesteś? Durand Fouché Plamondon du Sa... Kim są ci oni, o których mówiłeś? Te... Ja nie wiem, co to było. Duchy. Wszystko stało się tak nagle. Odgrywaliśmy scenę hołdu Divetafa, kiedy nagle coś błysło i całkiem mnie oślepiło.
Słyszałem krzyki, nie widziałem nic. Wtem moje ubrania zajęły się ogniem. Zacząłem biec, ściągnąłem z siebie kubrak, wpadłem tutaj i zatrzasnąłem drzwi. Słyszałem, jak się dobijają i już myślałem, że rozwalą drzwi i będzie po mnie, ale jakimś cudem się uspokoiło. Czyli odtwarzając scenę z przeszłości, przywołaliście przez przypadek jakiegoś upiora. Może korgorusza albo stubę. To co teraz? Najlepiej byłoby zrobić to jeszcze raz, oczywiście. Zwariowałeś? Chcesz, żeby to coś zabiło i nas? Nie, nie chcę, żeby zabiło kogokolwiek. Dlatego zamierzam zrobić to, co do mnie należy. Przywołać znowu tego potwora, czymkolwiek jest. I unieszkodliwić go raz na zawsze. Durant, dam radę odegrać ten hołd samemu? Nie, samemu nie. To było wielkie wydarzenie. Kapitulacja ostatniego elfiego króla Toussaint. Potrzeba przynajmniej trzech osób. Nieważne właściwie, co tu wybierzemy, tak czy siak będą musieli i będą chcieli nam pomóc. Ale oczywiście dwie opcje dialogowe. Pierwsza... Wiecie, o co chcę was prosić. Potrzebuję waszej pomocy, ale jeśli odmówicie, zrozumiem. Nie ma sprzeciwu? Dobrze. I druga. Zaraza. To dla was zbyt niebezpieczne. Mistrzu, z tego co mówicie, to ja doprowadziłem do tej masakry. Nieświadomie, ale zawsze. Mam zatem moralny obowiązek was wesprzeć. Niech nas bogi mają w opiece. Ja też pomogę. W takim razie uprzątnijmy ciała. Mamy czas, bo ceremonię przeprowadzimy nocą. Tego typu rzeczy mają większe szanse powodzenia po zachodzie słońca. I pozostaje jeszcze tylko kwestia mojej zapłaty. Nie pracuję charytatywnie. Ma się rozumieć. Zażegnasz niebezpieczeństwo, to nie będę szczędził grosza. Ja zajmę miejsce króla Ludowika na elfim tronie, a wy, Wiedźminie, odegracie rolę władcy Ensid. Musimy się przebrać, żeby wszystko było jak trzeba. Elfi, król Divetaf, przyjął Ludowika we własnym pałacu, na własnym tronie, w oślepiającym blasku pochodni. Divetaf złożył u stóp Ludowika bynen, elfi chleb, oddając ludziom władzę nad ziemią ziarna rodzącą. Następnie Divetaf nalał zdobione misy elfie wino, Gwinoet, słodką krew krainy, którą mu wydarto. Wreszcie elfi król sięgnął po miecz i tarczę, by symbolicznie oddać ludziom nad swym wojskiem władzę. Dumny elfi król dobył broni i padł na kolana przed obliczem Ludowika. Ludowik rzekł na on czas: przyjmuję twój hołd i za rok powrócę, by... Bogowie, patrzcie, patrzcie na te posągi. To niemożliwe! O matko! Posągi ożyły, a my za zadaniem będziemy mieli po prostu je rozdupcyć. W trakcie tego epickiego montażu chciałem tylko przypomnieć, że możecie zostawić lajka, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi. Te rzeźby? Przecież one ożyły. I jakim cudem? Nie wiem. Jestem specjalistą od zabijania, nie ożywiania. Ja chyba wiem, co się stało. Widzicie, te statuły pochodzą z pałacu Divetafa. Kupiłem je miesiąc temu, bo... Albo wiecie co, no lepiej będzie, jak zacznę od początku.
Divetaf miał składać ludziom taki hołd każdego roku. Ale zrobił to tylko ten jeden raz. Bo potem go zabito w pogromie nieludzi pod Gorgoną w 782. I wiecie co? Bardzo dobrze się stało, bo wygląda na to, że Diveta szykował na Ludowika zasadzkę. Golemy udające pomniki aktywowane słowami Homagium. Mówię wam, jak nic w parę chwil rozszarpałyby naszego króla i jego przybocznych na strzępy. No tak, elfy, zdradliwe nasienie. Fuh! Dwie opcje dialogowe. Pierwsza... Nie jesteście lepsi. Elfy po prostu broniły swojej ziemi. Zabraliście ją, ale i tak wam było mało. Wyrżnęliście je do ostatniego. Jacy wy? Przecież ty też jesteś człowiekiem. Ta. Poniekąd. I czasem się tego wstydzę. Nie zgadzam się z tym, co mówicie. Ale nie puszczę was z pustymi rękoma. Weźcie to jako nagrodę. Bywajcie. I druga opcja dialogowa. Potwór zabity. Pora wracać na szlak. Wiedźminie, czekajcie. Bardzo was proszę, weźcie to. Szerokiej drogi, Wiedźminie. Gaston po tym wszystkim wyrusza z powrotem do swojego wozu, naprawia tam jakieś koło, no wali młotem w koło po prostu i przygotowuje się do dalszej podróży, chociaż nie wiem, czy to walenie to mu coś naprawi tam. A Duran, właściciel willi, nie wiem co robi, duma nad ciałami. No tyle. Misja w teorii nam się tutaj kończy, natomiast co do tej misji, oczywiście przygotowałem też kilka ciekawostek. Prawda li to, że rolnik postępowy sam zapładnia swoje krowy? Pierwsza z nich to jeżeli wrócimy do willi po odczekaniu kilku dni, zobaczymy, że drzwi od wejścia zostały naprawione. A jeżeli wejdziemy do środka, chociaż nie da się tego zrobić nie cheatując, zobaczymy, że oczywiście ciała, które tam były, zostały stamtąd zabrane. Druga ciekawostka jest już bardziej ekscytująca i myślę, że mniej znana, bo na temat tego wydarzenia potem będziemy mogli też usłyszeć na ulicach tu są. Miło was widzieć. Tak Masakra w willi Duranda de Savareu. Elfie posągi ozyły i pozabijały członków klubu historycznego. Hej, hola, tu są! Obywatelu! Strzeżcie elfów i historii! I kamieni! Hekatomba w posiadłości Doren Alma! Odnośnie tego historycznego wydarzenia, które odgrywaliśmy w tej misji, to możemy znaleźć dwie książki na ten temat w tej grze. Jedna nazywa się Wojna domowa w Toussaint, a druga Rody szlacheckie Toussaint. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego, co my tam właściwie tam odgrywaliśmy, możecie sobie teraz zapauzować ekran. Nie da się zapauzować ekranu, zapauzować film i przeczytać. Pauza ekranu. Ostatnie ukryte zadanie, które na dzisiaj przygotowałem, nazywa się W służbie muzy. Zadanie odblokowuje nam się tylko po tym, jak wcześniej ukończymy zadanie Pieśń Rycerskiego Serca. Zadanie Pieśń Rycerskiego Serca też rozkładałem ostatnio na czynniki pierwsze, także jeżeli chcecie sobie zobaczyć, pewnie wyskakuje wam w prawym górnym rogu. Zadanie nie jest jakoś turbo ukryte, bo gościa, który nam je zleca, możemy znaleźć o tutaj. Ale no, nie będę ukrywał, pewnie to ja jestem dzbanem, ale mimo przejścia tyle razy tej gry, jak i samego dodatku Krew i Wino, nigdy nie natknąłem się na to zadanie. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Jestem gościem, co zawsze chodzi najszybszą drogą, bo nie ma czasu, okej? Okay? Tutaj grinding nawet Geraltem robię. Jeżeli jest szybsza droga, idę nią. Misja znajduje się na nieoptymalnej drodze i nikomu nie opłaca się tam chodzić. Koniec, kropka. W każdym razie, tak jak mówiłem, misja nazywa się W służbie muzy, a co ciekawe zlecenie daje nam Adrien de Raoul, czyli Le Papillon. Troubadour z Toussaint, którego dobrze znamy, jeżeli przechodziliśmy właśnie misję Pieśń Rycerskiego Serca i występowaliśmy na turnieju. Misja ta ma dwa zakończenia oraz przygotowałem też ciekawostki co do tej misji. Pewnie będą coś przy końcu. Ravix z czteroroga! Cieszę się, że cię widzę! Le Papillon, Troubadour! Pamiętasz? Witaj. Wiesz co? Z tym Ravixem to był żart. Mów mi, Geralt. Geralt z Rivii?
Jak mogłem się nie zorientować od razu? Jestem wiernym fanem. Miło mi. Mistrza Jaskra, znam wszystkie ballady z cyklu o Wiedźminie, ale żeby to mnie się tak poszczęściło. No dobra, o co chodzi? O nową, wspaniałą przygodę. Zapewne słyszałeś, zaginął fryzjer, niejaki Jean-Louis Ludovic. Ty go uratujesz, a ja ułożę o tym epicką pieśń. Słuchajcie, ludzie, cuda to i dziwy, fryzjera uratował Wiedźmin litościwy. O co chodzi z tym fryzjerem? Na pewno zaginął? Tak, tak, na pewno przydarzyło mu się coś straszliwego. Jean nigdy nie spóźnił się do pracy. Jest chorobliwie punktualny. Na pewno będzie zachwycony, jeśli to właśnie ja opiszę jego dramatyczne ocalenie. Ciekawy jest dialog, jeżeli odmówimy w ogóle pomocy, więc na szybko wam go też pokażę. O nie, nie ma mowy. Wystarczy mi jeden narwany trubadur w życiu. Podpisałeś z Jaskrem umowę na wyłączność? Coś w tym rodzaju. Bywaj. Podobno dzieci przynosi bocian. A więc jednak zmieniłeś zdanie. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Musisz tylko robić to, co zwykle, a ja będę cię opiewał. Możemy też się z nim potargować o cenę. Co ciekawe, nawet jeżeli powiemy maksymalną stawkę, to zgodzi się bez wahania. Jest to ciekawe, a to ze względu na to, że tak naprawdę on w ogóle nie ma siana. Więc nieważne, ile nie powiemy, i tak nam nie zapłaci. To by tłumaczyło, dlaczego tak łatwo można go tam przekonać. Dalej za zadanie będziemy musieli wyważyć drzwi i będziemy musieli przeszukać salon fryzjerski. Powolutku, bez nerwu! A kto mi zapłaci za szukanie fryzjera? Ja! W końcu taka okazja nie trafia się codziennie. Ale musisz mnie wziąć ze sobą. Będę notował wszystko na bieżąco. No dobra, ale za nietypowe zlecenia biorę więcej. Jasne, oczywiście. Tak, oczywiście, i jak sobie życzysz. Powolutku, bez nerwu. Dobrze, sprawdzę to. A ty, jeśli już musisz iść ze mną, przynajmniej nie plącz mi się pod nogami z łaski swojej. Oczywiście, nawet mnie nie zauważysz. Salon fryzjerski jest tuż obok. O, tutaj. Co jest? Mam ostatni wers! A wszystko to na cześć księżnej jaśnie pani. Miało być o fryzjerze i wiedźminie. Co ma do tego księżna? Łaska książęca na pstrym koniu jeździ. Dziś wszyscy pamiętają mój występ z turnieju, ale jutro znudzona jaśnie oświecona zapyta mnie o nowy poemat. Trzeba chwytać dobry temat, jak się nadarzy. Siema, tutaj ja z przyszłości, bo wyhaczyłem ciekawą ciekawostkę. Jeżeli zaczniemy tę misję po zakończeniu gry, a w zakończeniu Anna Herietta umarła, to wypowie on trochę inną kwestię dialogową. Jaśnie oświecona, zawsze była dla mnie bardzo łaskawa. Postanowiłem moim poematem uczcić jej męczeńską śmierć. To co? Od czego zaczynamy? Od początku. Od wyważenia drzwi. Co się tak awanturujecie? Ratunku! Nie zwracaj na mnie uwagi. Rób to co zwykle. Wybitnie tępe nożyczki. Jak mógł ich w ogóle używać? Puste słoiki po pomadzie do włosów. Mocny kwiatowy zapach. Nawet bardzo mocny. To specjalny kwiatowy eliksir Jean-Louis Ludovica! Nikomu nie zdradza receptury! Wygląda na to, że mu się skończył. Le papillon, ty to masz szczęście. Dziennik fryzjera. Pazurki, loczki, cintryjskie wahadło, riwijski kucyk na flisaka. W Nowigradzie to już nie modne. A tu jest grafik. Ostatnią klientką była pani Le Pompidou. Znasz jakąś Le Pompidou? A
Tak, przemiła staruszka. Od 10 lat czesze się u żąlu i zupełnie nieszkodliwa. Tu jest naszkicowana jakaś mapa. Mówi ci to coś? Chyba wiem, gdzie to jest, ale tam nic nie ma. Tylko pola i łąki. No tak, chyba już wiem. Ja chyba też. Chyba. Żółtym okiem łypnął i mruknął, zaraza. Są pomadę i brzytwy, lecz nigdzie golarza. Możesz się na chwilę uspokoić? Chyba już wiem, co się stało z fryzjerem. Nie ma tu śladów walki ani włamania, więc moim zdaniem wyszedł po składniki na pomadę. Wygląda na to, że mu się skończyła. Tak, na pewno tak było. Poszedł na łąki za miastem po płatki kwiatów do pomady, gdzie napadły go straszne trole i olbrzymie cyklopy. Kapitalne! Trafisz do tych miejsc z jego mapki? Oczywiście. W takim razie prowadź. Za zadanie będziemy mieli teraz podążać za Le Papillonem. Będzie to całkiem interesująca przygoda. Do tej pory nie sądziłem, że znajdzie się ktoś bardziej irytujący od Jaskra, ale ten chłop to Jaskier na kofeinie. Zresztą zaraz sami zobaczycie. W tym salonie fryzjerskim możemy też znaleźć jeszcze dwa listy. Nie rozumiem, o co chodzi w pierwszym z nich. Może ktoś, kto jest fryzjerem, skuma. A drugiej opisuje po prostu fryzurę Bob. Uwielbiam to imię. Ale o fryzurze Bob nie słyszałem. Za to znam najlepszą fryzurę. Boki krótko, górę długo. Albo na łyso poproszę. To są jedyne fryzury, jakie należy znać. To w ogóle jest też jedyny moment w tej misji, w którym możemy ją spierdzielić. Bo jeżeli oddalimy się od Le Papillona, misja zakończy nam się niepowodzeniem. A jest to o tyle ciekawe, bo możemy też przeczytać przy okazji całkiem zabawny wpis. Uwaga, Wiedźmina jest rzeczą płochą. Wystarczy odgłos gula na cmentarzu. No, notatka obiecująca znalezienie fragmentu zbroi wiedźmińskiej. Albo chroń nas lebiodo, rąbek sukni jakiejś czarodziejki i biedak zapomina o świecie bożym. W wypadku tłumaczy się jednak pościgiem za bestią z Bukler. Brzmi wiarygodnie, prawda? Ale kto to może potwierdzić? Uważam, że jest to najśmieszniejszy wpis, jaki czytałem. I chyba zdecydowanie muszę częściej czytać te wpisy, kiedy nam się nie uda jakaś misja. Jeżeli natomiast udamy się na podróż z naszym trubadurem i przyraszujemy do jaskini, czyli do tego miejsca docelowego, odpali nam się o taka cutscenka. No, jesteś! Chyba znalazłem Jean-Louis! Teraz tylko musisz go ocalić! Ale ty idź przodem, dobrze? Jeżeli natomiast wybraliśmy podróż za nim... Oj... No to będzie nie lada przygoda. Nie będę teraz komentować nic przez jakiś czas i pokażę wam po prostu tą całą podróż. Znaczy no, wytnę fragmenty, w których nic się nie dzieje, ale i tak to będzie długa podróż. Cuda to i dziwy, fryzjera ratuje, wiedźmin chutliwy. Nie, jak to było? Sidligat zalśniło modrym blaskiem. Lepiej czas leniwie przesypywał się piaskiem. I dalej poza mury winem splątane. I dalej przed siebie, i dalej w nieznane. Wszystko tak będziesz komentował? Burt nie wywoływać! Mijali też groby pełne starych kości, lecz szli wciąż dalej odarci z wątpliwości. Zaraza, cofnij się! Ratuj mnie, Wiedźminie! Ale jak, ale za co? Nie, nie zbliżaj się! Ściągasz jego uwagę na mnie! Co to było? Archespor. A, może być ich więcej w okolicy? Kto wie? A co ci podpowiadają twoje wiedźmińskie zmysły? Że wolałbyś teraz zawrócić. Wyborny żart! Chodźmy dalej, wiem, że mnie obronisz. Obronisz, prawda? To teraz sprawdźmy to drugie miejsce na mapie. Szybko niby piorun ciął mieczem potwora, w koło bryzgnęła posoka z Archespora. A wszystko to na cześć księżnej jaśnie pani. A wszystko to na cześć księżnej jaśnie pani. A wszystko to na cześć księżnej jaśnie pani. A wszystko to na cześć
księżnej jaśnie. Pani! Jest! To koszyk Jean-Louis! Poznaję! Teraz mamy pewność, że tu był. O, to tutaj wygląda całkiem jak jakiś ślad! Koszyk z płatkami kwiatów. Tak pachniała ta pomada. Zdeptana trawa. Odciski stóp kilku ludzi. Trochę krwi. Jednak miałeś rację. Rzeczywiście coś mu się stało. Uff, całe szczęście. Mam nadzieję, że to nie trole. Fatalnie się rymują. Jak? Jesteś już na tropie? Trop urywa się na skalistym podłożu. Weszli głębiej do jaskini. W końcu dotarliśmy do tej jaskini, a w niej będziemy mogli się dowiedzieć, o co to całe zamieszanie. Ciemno tu jakoś. Straszno. Strach cię obleciał? A może coś zrymujesz? Zaufać? Ta fryzura to najnowszy krzyk mody na Kowirskim dworze. Żadna się panu nie oprze. Jasne, kurwa! Jak nic turniej bym wygrał, a panienka Vivien już dziś grzałaby me łoże. Fryzjera tam więżą, zbójce la Boga. Kara ich za to spotka bardzo sroga. Cicho bądź. Całe to zamieszanie jest o fryzurę. W teorii brzmi to głupio, ale zapamiętajcie te słowa. Ta fryzura to najgłupsza fryzura w grze. Najgłupsza i głupsza. Potem wam wyjaśnię, o co chodzi. Możemy się też stamtąd ewakuować, a wtedy Le Papillon wypowie jeszcze jedną kwestię dialogową. Poczekam tutaj. Rym do jaśnie pani. Coś eleganckiego. Kwiatami? Witam, witam. Ale ostatecznie, żeby uratować fryzjera, będziemy musieli wrócić i skonfrontować się z rycerzem. Kurwa jego mać, co ty mi tu pierdolisz, marny golibrodo, że tak jest modnie? Jakie modnie? Jesteśmy w Nilfgaardzie, a nie w jakimś pieprzonym Kowirze! Łachmyj to jeden! Co on ci takiego zrobił? Co zrobił? Co zrobił? Jak to co zrobił? Wystrzygł mnie na kaczy Cooper, że hełm wstyd zdjąć. Przez tego partacza chędożonego nie mogłem się na turnieju pokazać. Panience Vivien de Tabry, chciałem tam męskości dowieść. I co? I przez tego obesrańca taka szansa przeszła mi koło nosa. A kolejny turniej za rok! No, widzę, że już się odegrałeś. O, to dopiero początek. I jeszcze nie wiem, czy pozwolę mu wrócić cało do domu. I oczywiście dwie kwestie dialogowe. Chociaż właściwie to nie dialogowe. Bo w zależności co tutaj wybierzemy, to rycerz albo przeżyje, albo zginie. Jakoś to mało rycerskie. A honor? To wasze przysięgam na czaple i tak dalej? Na czaple to przysięgam, że cię wypatroszę, jeśli się stąd zaraz nie wyniesiesz. No, stawaj! I to już! Wyzywam cię! A wystarczy nie wtrącać się! Po rycersku będzie, psiakrę! Opiewaj mu zo zmagania rycerskie, butnemu panu wiedźmin zada klęskę. Wypatroszę cię! A potem tego niewydarzonego fryzjera! O, to było dobre! Jeszcze raz! Tylko pamiętaj, że musisz wygrać! Nie będę już zmieniał puenty. Późno się zrobiło, to my już pójdziemy. Jeżeli wybraliśmy pierwszą opcję, będziemy mogli zauważyć, że giermkowie pozbierali tego rycerza, a ten ostatecznie przeżył to starcie. A my będziemy mogli porozmawiać z naszym fryzjerem. Le Papillon! Na rany Le Biody, w ostatniej chwili mnie uratowałeś. Nie ma za co. Jean-Louis Ludowik, jak nie mam. Chodźmy, zanim się... Cicho tam obaj! Mam! Ze strachu zamarła rycerza świta, wnet pod niebiosa wystrzeliły jelita. Najpierw go wiedźmin jak rybę rozpłatał, z warchoła chlaśnięciem zrobił kastrata. Potem go ostrzem tak gracko popieścił, aż ten się zbrukał żołądkową treścią. I uderzony nakrył się nogami, a wszystko na cześć księżnej jaśnie pani.
I tutaj oczywiście wszystkie opcje dialogowe. Pierwsza. Znakomite. Jakbyś tam był. Prawda? Nareszcie mistrz Jaskier ma godnego konkurenta. Druga opcja. Coś ci się pomyliło. Jesteś pewny, że wszystko widziałeś? Wybacz, Wiedźminie, ale guzik się znasz na poezji. Otóż wyobraź sobie, dzisiejsza publika domaga się silnych emocji. I ja je zapewniam. I opcja numer 3. A co z moją zapłatą? Zdecydowałem podzielić się z tobą tantiemami. Rozliczenie powiedzmy co pół roku. Co ty na to? Czyli nie masz pieniędzy. Ja wam zapłacę, mistrzu Wiedźminie, i stokrotne dzięki za ocalenie. Wpadnijcie kiedyś do salonu na podcięcie końcówek. Wpadnę, wpadnę. Dzięki. Tak jak mówiłem na samym początku, Le Papillon za szybko się zgodził na tą cenę, co mu ją podaliśmy. A to jak widać dlatego, że po prostu nie miał siana, co też już mówiłem. Na szczęście fryzjer jest nam bardzo wdzięczny za pomoc i ostatecznie to on nam zapłaci. Jeżeli natomiast wybierzemy drugą opcję, to nie będzie po rycersku. Rzuci się na nas wtedy z wszystkimi giermkami. A to oznaczać może tylko jedno. Dla rycerza i dla giermków. Śmierć. To tylko włosy. Odrosną. Zamierzasz zabić człowieka, bo cię krzywo obciął? A kimże ty jesteś, żeby mnie, herbowego, pouczać po wsi nogo? Obrońca uciśnionych się znalazł, psia krew! Brać go! Opiewaj mu zo zmagania rycerskie, butnemu panu Wiedźmin zada klęskę. Zabiję tego zasrańca, zejdź mi z drogi! Dalsza rozmowa będzie taka sama. I tutaj w teorii nam się misja kończy. W teorii, bo jak każda praktycznie misja w tej grze, i ta odciska swoje piętno na świecie gry. Jeżeli odczekamy kilka dni, będziemy mogli wrócić do salonu fryzjerskiego i zamienić kilka słów z Luisem Ludowiczem. Jeszcze raz dziękuję, że przyszliście mi z odsieczą, ale gdzie moje maniery? Chciałbym się wam właściwie przedstawić, mistrzu Wiedźminie. Jestem Jean-Louis Ludovic, absolwent magna cum laude Akademii Fryzjerskiej w Le Mont Vert. Moje nożyce i brzytwa są do waszej dyspozycji. Jest to fryzjer, więc zaproponuje on nam przystrzyżenie końcówek. Jest to też jedyny fryzjer w całej grze, który oferuje dodatkową fryzurę do wykonania, która nazywa się Paść Królowej. I teraz będziemy też mogli zobaczyć, o co ten cały rycerz, którego spotkaliśmy, tak się wkurzył. Dzięki. Trzymaj się. Będę się trzymał nożyc i grzebienia, póki sił starczy. Jest to tak zwana mocna fryzura. Wcześniej mówiłem też, że ta fryzura jest głupia i głupsza. Może teraz ktoś rozumie to nawiązanie. Bo to właśnie najbardziej z tym filmem mi się kojarzy. I normalnie możemy tak teraz biegać Geraldem po mapie. Jeżeli wybraliśmy też opcję zabicia tego rycerza, to z jego zwłok możemy podnieść o taki list. Co ciekawe, też do panienki Vivien. Dużo adoratorów ma panienka Vivien. Ciekawe jest to, że jest on napisany przez Jana z Czarnolasu, czyli właściwie Jana Kochanowskiego, takiego polskiego poetę, jakby ktoś nie wiedział, który tam żył w XVI wieku i właśnie też żył w Czarnolesie. I Jan też miał na imię. Oryginał wygląda praktycznie tak samo, tylko że zamiast Vivien mamy Wenus, a reszta jest w sumie taka sama. Fraszka ta nazywa się Do Venery. Jeżeli potem udamy się na rynek główny, to zaraz przy banku Cifanellich będziemy mogli po raz kolejny spotkać Le Papilliona, który jak się okaże faktycznie napisał jakąś pieśń i śpiewa ją tłumom fanów. Żartuję, oczywiście nikogo tam nie ma, no bo i pieśń też do dupy jest, ale to w sumie sami posłuchajcie. Gad zalśniło modrym blaskiem, czas leniwie przesypywał się piaskiem. I dalej poza mury winem splątane, i dalej przed siebie, i dalej w nieznane.
Mijali też groby pełne starych kości, lecz szli wciąż dalej odarci z wątpliwości. Szybko niby piorun ciął mieczem potwora, w koło bryzgnęła posoka z Archespora. Z trzewi nie wypadły kawałki fryzjera, więc musiała go porwać insza cholera. Fryzjera tam więżą zbójce la Boga, kara ich za to spotka bardzo sroga. Ze strachu zamarła rycerza świta, wnet pod niebiosa wystrzeliły jelita. Najpierw go wiedźmin jak rybę rozpłatał, z warchoła chlaśnięciem zrobił kastrata. Czy też księżna pani się jego potem nie boi? Potem go ostrzem tak gracko popieścił, aż ten się zbrukał żołądkową treścią. I uderzony nakrył się nogami, a wszystko na cześć księżnej jaśnie pani. A jeszcze potem będziemy mogli usłyszeć, że ludzie plotkują na mieście o tym całym wydarzeniu. Słyszałaś? To jakiś rycerz porwał Jean-Louis. Rycerz? A co, nasz fryzjer wybrankę serca mu znieważył? Nie, krzywogrzywkę mu obciął. Jeżeli podobały ci się te wszystkie ciekawostki, które powynajdywałem w tych ukrytych misjach i przede wszystkim seria ukrytych misji, to możecie zostawić subskrypcję. Jeżeli jesteście tutaj nowi, napisać jakiś miły komentarz. Mam też Twitcha, tam też możecie zajrzeć. I Discorda, tam też nieraz piszemy o jakichś znaleziskach w Wiedźminie i tak dalej. A my widzimy się w następnym. Do zobaczenia. A na koniec szybka ciekawostka dla szefów, co zostałem do końca. Jeżeli wystąpiliśmy na turnieju jako Ravix, Le Papillon przywita nas tak. Ravix z czteroroga! Cieszę się, że cię widzę. Le Papillon, Troubadour. Pamiętasz? A z kolei, jeżeli wystąpiliśmy jako Geralt, przywita nas tak. Geralt! Cieszę się, że cię widzę. Le Papillon, Troubadour. Pamiętasz? Papa. Pa.